Dziewczyny, straciłam już kilogram. W szkole będę ładna. Marusia, zobacz, ja też schudłam. Dobra, uspokójcie się, cheerleaderki zaraz przyjdą. Najważniejsze, żeby trenować. Ja tak bardzo chcę być cheerleaderką. To moje marzenie. Raz, dwa, trzy, ustawcie się, trening dzisiaj będzie ciężki. Co, poważnie? Wiesz co, Zielona? Moja rada jest taka. Idź stąd, zanim Diana cię zobaczy. Tak, cheerleaderki przyjdą i nie żyjesz. Za wiele byś chciała mieć, Zielona. Posłuchajcie mnie, trenowały was cheerleaderki i zostałyście tak samo grube jak wcześniej, więc trenujcie ze mną. Nie, nie, nie. To chyba nie o mnie, bo jestem bardzo szczupła. Ja też jestem bardzo szczupła i ładna. Czy ona to o nas powiedziała? Chodzi o was, ale wiem, że każda z was chce być cheerleaderką. Musicie trenować, żeby dostać się do mojego zespołu. A będziesz miała zespół? Jesteś cheerleaderką? Jestem gotowa. Słuchaj, nie jesteś wilkiem, który wyje. No dalej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szybciej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, dziewczyny, zastanawiam się, co założyć 1 września. Już zdecydowałyście? Patrzcie, chcę taką krótką białą spódniczkę z niebieskimi paskami i do tego wiązaną górę. No Diana, nie boisz się, że w takim stroju wyrzucą cię ze szkoły? No tak, może tak być. Skreślam to. Tak, dziewczyny, a ja chcę białą bluzkę i spódniczkę do kolan, tak jak w drugiej klasie. No Jana, w takim stroju możesz wrócić do drugiej klasy. Tak, serio. Czemu? Nikt się tak nie ubiera. Dziewczyny, ja chcę przyjechać w stroju motocyklisty 1 września. Zamierzam wszystkich zaszokować. Daj spokój, Laila, teraz to nie jest modne. Och, Laila, nie słuchaj Jany. Ty będziesz jak motocyklista, a ja będę twoją laską. Och, dziewczyny, gdyby to tylko usłyszały wasze mamy. Jana, naszych mam tutaj nie ma. Dobra, chłopaki, powiemy, że spotkaliśmy jakąś babcię i pomagaliśmy przejść przez pasy. Tak, i nieśliśmy zakupy do domu. No, nie możemy powiedzieć cheerleaderkom, że jedliśmy w kawiarni. No to chyba jasne, że nie możemy. No jeszcze im powiedz, że tam spotkaliśmy dziewczyny jakieś. Chłopaki, mi mama mówiła, że nieładnie kłamać, powiedzmy prawdę. Nie, cheerleaderki nie muszą wszystkiego wiedzieć. Nic im nie mów. Zrozumiano? Jak Molly się dowie, to mnie zabije. Jesteśmy zmęczone. Co to ma znaczyć? Nie obchodzi mnie to. No dalej, ćwiczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam ćwiczą cheerleaderki. Nawet nie wasz im niczego mówić. Chłopaki, to nie cheerleaderki. Molly? Co ona zdurniała? No co, potrenowaliśmy i to wystarczy. Jestem taka spocona. Tak, już czuję, że straciłam 5 kilogramów. Proszę, pozwólcie mi odpocząć. A ja chcę jeszcze. Ja też chcę jeszcze trenować. Nie zatrzymujemy się, trening trwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uff. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Molly, co robisz? Nie jesteś cheerleaderką. No nie byłam, a teraz jestem. Lubisz cheerleaderki, prawda? Molly, jak zobaczycie Diana albo inne cheerleaderki, to cię okatrupią. Raz, dwa, trzy. Jak to? Nie jesteś cheerleaderką? I zmusiłaś nas do treningu? Czy jesteś normalna? Czy to oznacza, że nie dostaniemy się do jej zespołu? Smiley, wytłumacz swojej sałacie, że nie będziemy mieli zielonych cheerleaderek. Tak, tylko nasze dziewczyny są cheerleaderkami. A tam, wyjaśnij, wyjaśnij. Molly, nie jesteś Dianą, jesteś Molly. Mogę nawet składać usta jak Diana. Zrobienie dzióbka jak Diana nie znaczy, że jesteś Dianą. Dobra, i co? Widzisz? Mogę robić wszystko jak Diana. Bycie cheerleaderką nie jest trudne. Zrozum, zacząłem się z tobą spotykać, bo jesteś Molly. Odszedłem od Diany, bo jest Dianą. Tu za dużo jest tych Dian po lewej, po prawej. Zostawiam cię. To trudno, umówię się z Kevem. No dalej, trenujemy. Smajlik, to nie przesada? I to ostra. I co, nie powiemy Dianie? Powiemy, chodźmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Molly, mogę być cheerleaderką? Jestem gotowa być twoją lewą albo prawą ręką. Mogę nawet nogą, proszę. To nie takie proste zostać cheerleaderką. Ja dzisiaj nią zostałam. Kitty, wróć. A zamówisz dla nas kostiumy z Ameryki? Zamówię, jeżeli schudniecie, a ty Kitty wracaj. No dalej, trenujmy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cheerleaderki, cheerleaderki. Mamy wiadomości, ważne wieści. Diana, bardzo ważne, chodź. Chyba w końcu wiemy, co założymy. Wy wiecie, a ja pójdę w sukience do kolan. Smile, wynoś się stąd. Nie potrzebuję żadnych wiadomości od ciebie. Max! Browasty! Nie, Diana, nie rozumiesz. Posłuchaj Smileyka. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Tak, Diana, wysłuchaj mnie. Och, Smile, czy Molly cię opuściła? Jakie to smutne.
Nie, nie zostawiła mnie, ale mogę ją zostawić ja! Tak, Molly tam trenuje przy grańcu. Molly została cheerleaderką. Co? Dziewczyny, szybko! Przy grańcy zostali posłuszni Molly. Gdzie ona jest? Tam! Zobaczcie, co mam. Ja mam więcej. Nie, to ja mam więcej. Nie no, chłopaki, jesteśmy trzema chudzielcami. Nie ma sensu się mierzyć. I tak, dziewczyny, od jutra wstajecie o 6 rano. Tak. A przy naszych treningach możecie jeść, co chcecie. Hurra! Chłopaki, cześć. My już jesteśmy cheerleaderkami. Nie kumam, czy to jest sałata? Z pomponami? Może została cheerleaderką? Chłopaki! Dziewczyna, gdzie wasze pompony? Pompony już niedługo, a w szkole będą takie ładne. Ładne dziewczyny. Kitty, jesteś najpiękniejsza. Fuj, pożegam się. Patryk, ja też będę cheerleaderką. Będę miała taki sam kostium jak Molly, pomarańczowy, wyobraź sobie. Dla mnie już i tak jesteś super. Kokoszonek, widzisz? Schudłam już 5 kg. Czuli, straciłaś tyle na wadze, chyba z 20 kilo w talii. Tak, kokoszonek, to dla ciebie się tak stara. Artem, czuję, że tracę na wadze przy tych treningach. No dobra, sprawdźmy. Nie kłam. Oż ty, Artem. Nie odwracajcie uwagi od treningu, kontynuujemy. Tylko spokojnie, dziewczyny, nie przesadzajcie, nie przesadzajcie. Ona ma moje pompony. Czy ona oszalała? I tak, dziewczyny, dzisiaj idziecie wcześniej spać, a jutro będziemy kontynuować. Słuchaj, ty ślicznotko, chcesz zwrócić moje pompony? Tak, oddaj pompony Dianie, podrabiana cheerleaderko. Dziewczyny, patrzcie na jej kostium. Sama go szyłaś przez całą noc? Słuchaj, Diana, to wszystko? Mogłaś ich nie zgubić, znalazłam je na trampolinie. Dlatego były twoje, a stały się moje. A kostium niedługo będzie lepszy, nawet lepszy niż twój. Koszykarze! Powiedzcie jej coś! Próbowaliśmy! No co, dziewczyny, zapiszcie mi swoje wymiary. Zamówię wam kostiumy z Ameryki. Dziewczyny, słyszałyście to? Słuchaj, mądralo, a znasz angielski, żeby zamówić kostiumy z Ameryki? Chcę wyglądać najlepiej, a angielski nie jest wymagany do zamawiania kostiumów. Dobra, dziewczyny, do jutra! Do zobaczenia, kapitanie Molly! Oszalałyście? Jaka z niej kapitan drużyny? Ona jest oszustką! Nie obchodzi nas, czy jest oszustką, czy nie. Najważniejsze jest to, że będziemy cheerleaderkami. Nikt nie będzie wiedział, czy oszukujemy, czy nie. Tak, nikt się nie dowie. A najważniejsze, że będziemy w mundurach cheerleaderek paradować po szkole. No, ty to na pewno będziesz. Dziewczyny, co zrobić, żeby się nie rozpłakać? Diana, trzymaj się. Nie martw się. Zaraz wpadnę w histerię. Diana, idziemy. Diana się zaraz popłacze. To twoja sałata, powinieneś rozwiązać problem. Już nie jest moja, nie rozumiesz? No, ale sałata postanowiła przyćmić Dianę. I wszystkie cheerleaderki. A wy, przegrańcy, co z was za cheerleaderki? Jakie cheerleaderki? Jesteśmy fajnymi cheerleaderkami. Molly niczego was nie nauczy, ona jest oszustką. Nigdy nie była cheerleaderką. Pomyślcie, jak będą się z was śmiać, jak założycie kostiumy. Tak, wszyscy będą się z was śmiać. Co, boicie się? Będziemy mieli cheerleaderki. Teraz nie będziecie najfajniejsi. Tak, nie będziecie najfajniejsi. Tak, a ja znajdę dla siebie koszykarza i będzie lepszy niż ten Patryk. Dobrze, niedługo zaczyna się szkoła. Rzucimy wam wyzwanie na sali. Czekajcie tylko. Chłopaki, chłopaki. Widzieliście ich zazdrość? Tak, bo jesteście śliczne. Nie, dziewczyny, ja tak dłużej nie mogę. Dajcie mi inne ubrania, muszę się przebrać. Diana, czemu się poddajesz? Nie poddawaj się! Dziewczyny, nic nie rozumiecie? Ta zielona ma moje pompony! I co? Ach, ta zielona! Widzisz, Diana, ze Smilem zawsze były problemy. Dlaczego zabrał ją do obozu? Dziewczyny, a co najciekawsze? Zobaczcie na naszych przegrywów. Zobaczyli Molly i już zatańczyli tak, jak im pomachała pomponami. To co, czy liderki się skończyły? Tak, dziewczyny, jesteśmy skończone! No weź, Diana! Nie! Musimy się zachować jak cheerleaderki! I pokazać prawdziwą klasę, że jesteśmy najfajniejsze! Jak to mamy zrobić? Diana, zastanowimy się! Diana, nie denerwuj się! Dziewczyny, za chwilę wrócę!
Dokąd to Laila? Jana, to koniec, jesteśmy nikim. Teraz one są cheerleaderkami. Tak, babciu, nie zmusisz mnie do tego. Diana nie jest taką miłą dziewczyną, jak ci się wydaje. Widziałem, jak przytula Smajlika. Nie będę się z nim godził, babciu, nie ma mowy. Ona mnie nie widziała, ale ja to widziałem. Kev, Kev, szybko, musisz uspokoić Dianę. Babciu, nie będę się z nim godził. Babciu Lucy, twój wnuk Kev oddzwoni do ciebie później. Kev, potrzebujemy twojej pomocy, nie rozumiesz? Oddaj mi telefon, rozmawiałem z babcią. Kev, to twój telefon, po prostu posłuchaj mnie, proszę. Diana ciągle płacze, musi się uspokoić. Ta zielona wzięła jej pompony i zaczęła trenować innych. A teraz kim jesteśmy? Nie jesteśmy już cheerleaderkami? O, jakie to smutne. Dobra, spróbuję, ale ja jej raczej nie uspokoję, bo woli Smajlika. Dziękuję, Kev, wiedziałam, że się zgodzisz. My nie jesteśmy już cheerleaderkami. No Kev, tylko zobacz. Co, Kev, ty też chcesz zostać cheerleaderką? Nie ma już pomponów, zielona je zabrała. Nie jesteśmy już cheerleaderkami. Dziewczyny, posłuchajcie. Ten wasz płacz jest udawany. Znam was. Nie jesteście takie bezbronne. Słuchaj, Diana, jesteś kapitanką cheerleaderek. Jak to się stało, że ta sałata ci zabrała pompony? Słuchaj, Kev, jeżeli jesteś takim bohaterem, to idź i zdobądź moje pompony od tej zielonej. Tak, widzisz, nie ma nikogo, kto wstawiłby się za Dianą. Ani Smile, ani ty. Idź, jesteś mężczyzną. No co, Kev, odbierzesz pompony? Jestem facetem, nie będę się bił z żadnymi dziewczynami. Diana, jesteś kapitanem, a tu beczysz? To tyle miałem do powiedzenia. Diana, a ja ci mówiłam. Mówiłam ci, że Kev nie jest w twoim typie. Tak to dziwne. Przyszedł, przypomniał ci, że jesteś kapitanem i poszedł sobie. Dziewczyny, ale poważnie. Co mamy zrobić? Ja nie wiem, może to koniec. Nasza kariera dobiegła końca. Dziewczyny, możemy wejść? Nie powiedziałyśmy, że można. Tak, idźcie do tej zielonej. Ukradła mi pompony. Wiesz co, Smile, gdybyś nie zabrał tej zielonej do obozu, nie byłoby żadnych problemów. Smile, mam nadzieję, że nie zobaczymy cię już w szkole. Nie, no posłuchaj mnie, pomyliłaś się. Poszliśmy do kawiarni. Co? Znaczy, szliśmy ścieżką i zobaczyliśmy Molly, jak trenuje. Diana, wiem, że mnie teraz nienawidzisz, ale ja naprawdę nie wiem, skąd ona wzięła ten kostium i pompony. Nie pomagałem jej. Wiesz, Diana, Smajlik powiedział sałacie, że jak nie przestanie, to od niej odejdzie. Powiedziała mi, że mnie zostawi i wtedy umówi się z Kevem. Widzisz, że to nie moja wina. Naprawdę. Diana, słyszałaś? Smajl nie jest winny. Wiesz co, Smajl, okłamałeś mnie tyle razy, że nie wiem, czy ci wierzyć, czy nie. Gdzie masz dowód? Dowód byś chciała. Wiedziałem, że będziesz potrzebowała dowodu, więc wziąłem od niej pompony. Moje pompony, moje drogie pompony. Posłuchaj, Diana, tylko ty jesteś cheerleaderką w naszym obozie, a Molly bardzo ci zazdrości. Dziękuję, Smile. Dziewczyny, to co? Jestem kapitanem drużyny? Tak, Diana, jesteś kapitanem drużyny. Jesteśmy cheerleaderkami? Jesteśmy cheerleaderkami. Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał, a my zawsze będziemy cheerleaderkami numer jeden. Pa, pa, pa! Nie, no posłuchaj, nie pomyliłaś się. Jedliśmy w kawiarni. Co? A wy co, oszaleliście? Jak to? Jak to? Nie jesteś cheerleaderką? I zmusiłaś nas do treningu? Czy ty jesteś normalna? A to oznacza, że my nigdy nie zostaniemy... Diana będzie teraz płakać. Smajlik, to twoja kapusta, powinieneś rozwiązać problem. Nie moja, nie rozumiesz? No ale przecież Diana, na czy sałat... O.